Dar, jaki Pan Jezus Chrystus dał swojemu Kościołowi, to są ewangeliści. Ewangelista został jako człowiek o cechach ewangelisty, ewangelista został dany Kościołowi przez Pana Jezusa. Ten dar, jak zresztą pozostałe wymienione w Efezjan 4:11, towarzyszy wierzącym po dziś dzień. Ewangelista jest szczególnie obranym przez Boga instrumentem używanym do prowadzenia ludzi do Chrystusa. Obdarzeni tym darem wierzący nie są uwiązani na jednym miejscu, lecz działają w gotowości, aby udać się wszędzie, dokądkolwiek tylko wezwie ich Pan przez Ducha, aby zaspokoić potrzeby głodnych, zgubionych dusz. Ewangeliści, jak sugeruje zresztą samo określenie, są heraldami głoszącymi dobrą nowinę, zwiastunami Ewangelii łaski Bożej, którzy przebudzają ludzi pogrążonych w niebezpiecznej beztrosce kroczenia ku wiecznej śmierci i pozyskują duszę dla Chrystusa. Nie każdy wierzący jest ewangelistą, choć każdy z nas jest wzywany, aby jak Tymoteusz wykonywać pracę ewangelisty. Zgodnie z tym, każdy wierzący powinien przejawiać miłość do zgubionych ludzi i nieustanną gotowość do wskazywania grzesznikom Chrystusa. Nikt z nas nie ma prawa unikać odpowiedzialności składania świadectwa o Panu, szukając wymówki w tym, że nie otrzymał daru ewangelisty. Faktycznie jest mało prawdopodobne, że jesteś ewangelistą podarowanym Kościołowi. Niemniej jednak ci, którzy są rzeczywiście ewangelistami z daru i powołania, opanowani są prawdziwą pasją, gorącą tęsknotą i współczuciem dla zgubionych. Są niczym matki, które rodzą ich w bólu. Posiadają szczególną zdolność do klarownego przedstawiania Ewangelii, pozyskiwania dusz i odróżniania szczerego zainteresowania Chrystusem od martwego i powierzchownego wyznawania wiary wobec Niego. Ich radością jest przyprowadzanie ludzi do Chrystusa, przyglądanie się nowozrodzeniu grzesznika oraz podziwianie Bożego dzieła w sercu człowieka, który należał do świata, a dziś znajduje swe trwałe miejsce w Kościele. Prawdziwy ewangelista jest mężem modlitwy, ponieważ zdaje sobie dogłębnie sprawę z tego, że całe dzieło należy do Boga i że tak zwane metody mają tylko znikomą wartość. Jest mężem wiary, który liczy na moc żywego Boga, jest wnikliwym studentem Pisma, gdyż gorąco pragnie zanosić duszom jedynie prawdę Bożą. Jest mężem nadzwyczajnej odwagi i nie obawia się udać nawet w takie miejsce, gdzie czekają go więzy i więzienie, gdyż życzenie zaniesienia podążającym na zatracenie ludziom chwalebnej Ewangelii błogosławionego Boga przewyższa wszelki lęk. Jest mężem wytrwałości i nie daje się zniechęcić, gdy nie widzi od razu owocu swej pracy. Co więcej, jest mężem pokory. Nie chełpi się, lecz lubi w innym, radośnie śpiewając. I chlubi się w innym, radośnie śpiewając. Nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Pierwszy list do Koryntian, 15, rozdział 10, werset. Szczególna troska ewangelisty obejmuje zgubionych ludzi. Natomiast sferą jego pracy jest świat, podczas gdy polem działania pasterza lub nauczyciela jest Kościół. Ewangelista jest niczym kamieniarz, który wydobywa kamienie i takie, jakimi je wydobył, nieobrobione i o ostrych kantach zanosi do Chrystusa, aby to Chrystus je oszlifował. Wydobywa duszę z kamieniołomu grzechu i przekazuje Chrystusowi, który je zbawia
i chrzci przez Ducha Świętego, przyłączając do swojego ciała Kościoła. Prawdziwy ewangelista sprawuje pieczę nad tym, aby nowonarodzone niemowlęta, jego dzieci w wierze, zostały wprowadzone w społeczność z wierzącymi i znalazły się pod opieką Kościoła Bożego, gdzie wykonywane są dary pasterzy i nauczycieli dla ich duchowego pokarmu i wzrostu. Ewangelista, który poddaje się kierownictwu Ducha Świętego, nie powie nowonarodzonemu, aby przystąpił do kościoła ze swego wyboru lub poszedł do zboru, w którym zgromadzają się członkowie jego rodziny, jak to nierzadko się dzieje. Raczej uświadomi mu, że już teraz jest w kościele, że jest jego członkiem i powinien teraz odszukać i rozpoznać tych, którzy w miejscu, gdzie przebywa, tworzą lokalne zgromadzenie Kościoła Bożego. Ewangelista sam musi zresztą badać Pismo, aby dowiedzieć się, jakie są Boże myśli odnośnie do Kościoła i jego porządku, oraz samemu podążać bezkompromisowo wytyczoną przez Pismo drogą Bożego zbawienia. W Dziejach Apostolskich 21:8 czytamy o Filipie, który był ewangelistą. W 8 rozdziale tej księgi znajdujemy relację, w jaki sposób działał. Ten fragment słowa daje nam biblijne wyobrażenie dotyczące charakteru ewangelisty i jego pracy. Również w apostole Pawle dostrzegamy dar ewangelisty. Chociaż był on również pasterzem, nauczycielem i co więcej apostołem. Jego celem, do którego dążył, było głoszenie Ewangelii w odległych miejscach, gdzie ludzie nie słyszeli o Chrystusie. Jak to czytamy? Niosąc Ewangelię poza wasze granice, a nie chlubiąc się tym, co już było dokonane przez innych. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział, 16 werset. Werset ten powinien być również mottem każdego ewangelisty. Z pewnością, gdy wspomnimy na słowa Pana Jezusa Chrystusa, który mówił do uczniów, by spojrzeli na pola, że są już dojrzałe do żniwa, oraz przypomnimy sobie jego wypowiedź, że żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje, jak to mówi Ewangelia Jana, 4 rozdział, 35 werset i Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 2 werset. Będziemy czuli się przynaglani do gorliwej modlitwy o wzbudzenie prawdziwych ewangelistów i wysłanie na żniwo tych, którzy są pośród nas. Potrzeby są wielkie. To błogosławiona praca. Ewangelisto, roznieć na nowo dar łaski Bożej, głoś słowo, wykonuj pracę ewangelisty. Tak mówi nam Słowo Boże, na przykład w 2 Tymoteusza, 1 rozdział, 6 werset i w 4 rozdziale, 2 i 5 werset.